Siemaneczku, witam was w pierwszym odcinku nowej serii. Jest to Unbalance 1.4 Le Havre Mod. Modyfikacja skupia się na innowacjach, nie zmienia tutaj praktycznie fabuły Gothica 2, ale wprowadza drobne, małe questy, drobne zmiany. Oczywiście bazuje na Le Havre, a więc świat jest nieco większy, nieco bardziej rozbudowany. Na sam początek skupimy się na ustawieniach, dodatkowych ustawieniach rozgrywki. Mamy tutaj do ustawienia pasek doświadczenia, paski kinowe. Oczywiście wraz z DX11 paski kinowe nie są kompatybilne, a więc zalecane są wyłączone. Statystyki obrażeń, animacje podnoszenia możemy sobie również wyłączyć. Dodatkowe parametry takie jak głód, zmęczenie oraz pragnienie, animowane okna, wolne celowanie. Tak, tego mi najbardziej brakowało, wolnego celowania. Teraz możemy celować tak jak w Gothicu 3, możemy się pobawić w końcu pełną gębą w myśliwego. No i na sam początek, tak, mamy do wyboru poziom trudności. Poziom łatwy, poziom normalny i poziom trudny. Ja oczywiście polecę na trudnym poziomie, bo to ja i tyle. Myślę, że jakoś sobie poradzimy, uporamy się z wszystkimi tutaj przeciwnościami losu, żeby po prostu jakoś to pociągnąć do przodu, żeby to jakoś przejść. Ponieważ no, Gothic 2 to nie jest dla mnie pierwszczyzna, już nieraz stykałem się wraz z tą produkcją, a więc myślę, że jakoś sobie będziemy radzili. Chociaż na trudnym poziomie może będą takie momenty, w których na przykład zginę. No to jest oczywiste, oczywista oczywistość, ale ale tak, już jeszcze tylko pasek, kawalątek musi się załadować i w końcu rozpoczynamy rozgrywkę. Pierwszy odcinek ogólnie to jest takie drobne wprowadzenie do serii. Dopiero w następnym odcinku już pokażę nieco więcej świata. Tutaj prawdopodobnie nie wiem, czy nawet się ruszymy z wieży, więc no nie jest za kolorowo, że tak się wyrażę właśnie. Tak, rozpoczynamy. I tutaj już na starcie widzimy. A ja straciłem nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy. Czuję się, jakbym kilka tygodni leżał pod stertą głazów. Dokładnie tak było. Życie zawdzięczasz tylko i wyłącznie swemu magicznemu pancerzowi. Bałem się, że nie zdołam cię wydostać z ruin świątyni. Ale dość już o tym. Musimy zająć się nowym niebezpieczeństwem grożącym tej okolicy. Tak. Na sam start właśnie widzimy, że postacie niezależne, takie jak właśnie Xaedas, znaczy wszystkie ogólnie postacie, wszyscy NPC-ci w końcu tutaj się poruszają, a nie stoją jak jakiś kloc betonowy czy coś, ponieważ to było słabe trochę. No i to prawdopodobnie zostało zaimportowane z Gothica 3, ponieważ te animacje są dość podobne. Gniew Beliara wzmógł się po upadku bariery i pokonaniu śniącego. Zapisano, że do tego świata przyzwany zostanie potężny artefakt. Bóg ciemności wysyła swe sługi z misją. Ta misja jest już rozpoczęta. Sługi Beliara bezczeszczą prastare chramy. Budzą się strażnicy tych chramów, a ich gniew wstrząśnie ziemią. Wszyscy potężni magowie wyspy wyczuwają ten gniew. Niektórzy z nich są gotowi stawić czoło temu nowemu zagrożeniu. Musisz się z nimi sprzymierzyć. Tylko w ten sposób zdołamy powstrzymać Beliara.
Mam na to wystarczająco dużo czasu. W końcu zwyciężyłem. Śniący został... wygnany z naszego świata. Przepędziłeś go, to prawda, ale powstrzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy Śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić. Jego ostatni rozkaz brzmiał: przybywajcie! I przybyły wszystkie. Nawet smoki. Smoki? Tak. Nawet te potężne, prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. Smoki zebrały wokół siebie liczną armię służących im istot. Gdzie jest teraz ta armia? Zaległa obozem całkiem blisko stąd, w górniczej dolinie, niedaleko Korinis. Teraz przygotowuje się do ostatecznego ataku. Zostało nam niewiele czasu. Co możemy zrobić? Co możemy zrobić? Tym razem sami sobie nie poradzimy. W walce ze smokami może nam pomóc tylko moc Inosa. W pobliskim mieście Korinis stacjonuje oddział paladynów. W ich posiadaniu znajduje się pewien potężny artefakt, dzięki któremu możemy pokonać paskudne gady. Nazywają go Okiem Inosa. Musisz koniecznie zdobyć to oko. Ostrzeż paladynów o smokach i za wszelką cenę przekonaj ich dowódcę, by nam pomógł. Gdy tylko z nim porozmawiasz, musisz odszukać artefakt Beliara. To odpowiednik Oka Inosa. Nie wolno dopuścić, aby wpadł w ręce sług zła. Czym dokładnie jest Oko Inosa? To magiczny amulet. Legenda głosi, że sam Inos wlał weń część swojej boskiej mocy. Dzięki niemu odzyskasz część dawnych sił i będziesz mógł stawić czoła smokom. Oko ma też inne tajemnicze właściwości, ale o nich opowiem ci, gdy już zdobędziesz amulet. Jasna sprawa. Dobra, a dlaczego paladyni mieliby mi dać po prostu tak Oko Inosa? Ale Bezzy sobie postopał tutaj, potuptał. Skąd ta pewność? Jest kilka przesłanek. Najważniejszą z nich jest fakt, że pokonałeś Śniącego. Gdybyś nie był ulubieńcem bogów, już dawno byś nie żył. Załóżmy, że masz rację. I rzeczywiście pisane mi jest posiadanie Oka Inosa. Jak mam o tym przekonać paladynów? Oko Inosa samo wybiera swojego posiadacza. Jeśli uda ci się je zdobyć i założyć, paladyni będą musieli uznać prawdziwość twoich słów. Jak się dostać do miasta? Idź po prostu w dół ścieżki prowadzącej od drzwi mojej wieży. Miasto jest duże, z pewnością je zauważysz. Tylko uważaj. Droga do miasta najeżona jest niebezpieczeństwami, a ty nie jesteś tak silny jak kiedyś. Potrzebuję broni. Mogę ci dać tylko to, co znajdziesz w mojej wieży. Rozejrzyj się tu trochę. Cokolwiek uznasz za przydatne. Należy do ciebie. Okej. Wyruszę w drogę najszybciej, jak się da. Świetnie. I jeszcze coś. Nie zdradź nikomu, że ze mną rozmawiałeś. A już w żadnym wypadku nie mów o tym żadnemu magowi. Odkąd obrałem własną ścieżkę, krąg ognia ma mnie za zmarłego. I niech tak pozostanie. A i weź to, abyś nie umarł mi z głodu lub pragnienia. Akt pierwszy. No oczywiście. Akt pierwszy zastępuje rozdział pierwszy, a ja tutaj lecę na pełne i naregał na książki, gdyż właśnie za te regały właśnie na książki dostajemy... tutaj dodatkowe doświadczenie. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Mówiłem ci, odbudowałem tutaj moje... Przecież nie minął miesiąc, odkąd widzieliśmy się w górniczej dolinie. Słudzy, których wezwałem do budowy mojej wieży, uwinęli się bardzo sprawnie. Trudno zaprzeczyć. Gdzie mogę znaleźć lepsze wyposażenie? Jeśli chcesz kupić broń i pancerz, musisz pewnie udać się do Korinis. Ale w dolinie znajdziesz lecznicze zioła, które przywrócą ci siły utracone w walce. Wybierz się też nad jezioro, tuż przed moją wieżą. Znajdziesz tam ukryte przejście do doliny. Dobrze.
Dlaczego jeszcze dopytamy. Ognia nie może... Kiedyś byłem wysoko w hierarchii kręgu. Jednak już wtedy podejrzewałem, że kluczem do bariery jest magia demonów. Oczywiście nigdy nie udało mi się przekonać o tym pozostałych magów. Dlatego opuściłem krąg i oddałem się badaniu tajemnic mrocznych sztuk. To zbrodnia, której bogobojni wyznawcy Inosa, dobrzy i cnotliwi magowie ognia nigdy mi nie wybaczą. Zapewne wiedzą, że wciąż żyję, ale nie mają pojęcia, gdzie mnie szukać. Niech tak pozostanie. Dobra. Więc co mam teraz? Ogólnie to ja wiem, co tutaj mamy zrobić. Mamy odszukać paladynów. Musimy tutaj oczywiście, rzecz jasna, zdobyć oko Inosa. To jest nasz główny cel. A przez to, że no, nie możemy bezpośrednio wbić na pełne i ukraść oka Inosa, no to musimy tutaj kombinować na wszelką cenę, żeby zdobyć to oko. A więc będziemy musieli się podjąć kilku właśnie ciężkich zadaniom. Na przykład będziemy musieli wrócić do naszego domu, tak naprawdę do kolonii karnej, tam gdzie to wszystko się zaczęło. I tutaj ten motyw też został właśnie wykorzystany z niewydanego dodatku do pierwszej części Gothica, o którym już nie będę tutaj zbytnio się rozdrabniał. Ale także właśnie, że struktura pomiędzy tym i że Xerdas nam podkreślił, że Śniący został jedynie wygnany, a nie został ostatecznie pokonany, dlatego w sequelu tam prawdopodobnie, ponieważ nie grałem, więc nie wiem. Z tego co widziałem na internetach, tam kurde jednak było sporo tego. Jest tam kilka fajnych, całkiem fajnych materiałów związanych oczywiście na A, kanał na A i w dzieje Koinis też. Aechn albo jakoś tak, nie pamiętam już. Tak czy inaczej fajnie pokazali ten materiał. Dobra, wiecie co, rozpoczynamy na pełnej tą rozgrywkę w sumie. Tak, na sam początek zrzucimy sobie okiem na nowe menu. To jest nasze menu właśnie bohatera. I tak, mamy tutaj, doszły nam sporo nowych umiejętności, jak już sami zauważyliście. Mamy tutaj oczywiście walkę tarczą, mamy tutaj walkę dwoma mieczami, mamy tutaj rozbicie, coś takiego, penetracja. No, penetrację to ja lubię. Jeszcze tutaj mamy oczywiście te umiejętności myśliwskie. Umiejętności dodatkowe nam doszły takie jak szybka nauka, akrobatyka, orkowa broń, regeneracja życia i many. Skojadanie, kredyt kieszonkowa. No tutaj jeszcze moje morderstwo było w Gothicu Trójcy. No tak jak wam wspominam, te ikonki są wręcz skopiowane z Gothica Trójki, ale modyfikacja jest naprawdę godna podziwu. Tak wprowadza tutaj tyle nowości, że aż chce się grać, chce się łupnąć, chce się sprawdzić. Co mi możesz powiedzieć o tej kamieni? Dlatego mam nadzieję, że coś tutaj uda nam się zrobić, podziałać. Fakt. Okazało się jednak, że jej znaczenie jest znacznie mniejsze. Nie udało mi się do końca rozszyfrować wyrytych na niej znaków, ale wydają się one przekazywać historię prastarej kultury. Weź ją, jeśli chcesz. Do niczego mi się nie przyda. Na fotelu siedzi leń, wali konia cały dzień. Xerdas, no jak ty tak możesz? Dobra, wiecie co? Czy my tutaj coś jeszcze mamy? Ja tutaj pamiętam, że w Lechawierze doszło kilka nowych rzeczy. No tak jak wspominam, również początkowa lokacja, wieża Xerdasa, została już na samym starcie rozbudowana. I to porządnie, no widzicie, tutaj jeszcze możemy sobie iść na górę. Tak, właśnie możemy sobie włączyć szybki bieg, a więc to jest spoko. Skrzyżek nie możemy tutaj zbierać, no doszła oczywiście taka innowacja w edycji rozszerzonej, gdzie mogliśmy sobie zbierać różne przedmioty, a właściwie książki głównie z tych półek, ale no to spoko opcja w sumie, wtedy by tam była.
I tutaj mamy ten pasek doświadczenia. W sumie nie jest mi on do szczęścia potrzebny. Aczkolwiek, no tutaj jednak... Chwila. Możemy otworzyć? Możemy otworzyć. Całkiem spoko motyw jest taki, że po prostu tutaj nam podświetla... gdy już coś na przykład zebraliśmy, gdy czegoś jeszcze nie wzięliśmy i tak dalej, wiecie o co chodzi. Mamy tutaj beczkę z wodą. Co możemy zrobić? Napij się. Możemy się napić, trochę sztywna animacja, no nie powiem, że tutaj akurat dupy nie urywam. Możemy sobie rzucić okiem na świat. Tak, na DX11, no wygląda to całkiem. Tam już widać miasto. Tak to jest miasto? Tak mi się wydaje przynajmniej. Niech mnie ktoś poprawi, jeżeli się mylę. Ależ tutaj na kozaka lecę. Dobra, wiecie co? Gdzie tutaj jeszcze można polecieć? Lecimy oczywiście na górę. Na górze jeszcze tutaj znajdziemy kilka rzeczy, które pewnie sobie pozbieram. Wkurza mnie to, zagrajmy właśnie w każdej serii praktycznie, że tych dialogów po prostu nie mogę przewijać. Wiadomo, ja na przykład już mam tak to do siebie, że znam tą grę na pamięć po prostu i kurde, myślę, że uważam, przynajmniej ja tak uważam, że bez sensu tracę czas po prostu marnując go na dialogi zamiast na przykład pokazać gameplay, pokazać coś fajnego, pokazać jakąś ciekawostkę, tego czego jeszcze po prostu nikt nie widział, ponieważ każdy kto sobie odpali Gothica, no to wiadomo, sobie słucha tych dialogów na samym początku, gdy jeszcze nie wie nic praktycznie o danej grze, ale jak już by się tak zastanowić na dłuższą metę, no to później ta rozgrywka jest coraz bardziej nam znana, a więc to jest też takie słabe. A czy tutaj jest jakiś klucz? Czy tutaj jest jakiś przedmiot? Ja tutaj sobie poszukam co nieco. No tam chyba nie doskoczymy, ale... A jest, jednak się udało. Nie, tam to już na pewno nie dolot. Nie, nie ma tutaj nic. Wiecie co? Dlaczego nie ma tutaj nic? Tutaj mnie zastanawia to. O nie, jest zwój. Kurde, jak jest zwój, no to może tutaj jeszcze coś będzie. Mamy tutaj skrzyneczkę. Ja tutaj widziałem skrzyneczkę. Skrzyneczka jest zamknięta na klucz. A więc, gdzie jest klucz? Oto jest pytanie. Ja tutaj stworzę sobie pierwszy save w Javiera. Nigdy nie grałem, a więc to będzie dla mnie nowość, również pod kątem świata. I tak, warto tutaj odwiedzić to miejsce. Z racji tego, że no, sami widzieliście, tam już kilka przedmiotów leży. Mamy tutaj na przykład runę, która nie wymaga żadnego kręgu magii. Jest to runa teleportu. Takiego króciutkiego teleportera. Całkiem fajna sprawa, polecam sobie tutaj przyjść, aczkolwiek no trzeba mieć chyba troszkę więcej życia, ponieważ nie wiem, wydaje mi się, że nie można sobie tak wyskoczyć po prostu bezpośrednio od razu i czerpać tej przyjemności. Trzeba tutaj mieć jednak na przykład, nie wiem, jakąś albo dużo punktów życia, albo po prostu trzeba mieć dużo... No, dużo zręczności, żeby mieć akrobatykę. Akrobatyka zmniejsza obrażenia od upadku, wiadomo o co chodzi. Tutaj też mamy skrzyneczki, a też kompletnie nie wiem, gdzie do nich się znajdują klucze. To jest dziwne, dziwna sprawa. Ale nie będę się tutaj bardziej zagłębiał. Ja tutaj taki spontaniczna, to jest taka spontaniczna seria, tak jak wam wspomniałem, dlatego będziemy sobie rzucali okiem gdzie nie gdzie. Staram się wykonać tutaj dużo rzeczy, ale nie będę się też jakoś tak specjalnie na tym wszystkim skupiał, tak żeby po prostu psuć sobie radość z rozgrywki, tak? Wszystkich umiejętności na pewno tutaj nie wykokrzę, aczkolwiek no w
W Gothicu 2 normalnej, właśnie normalnej wersji, dla mnie normalna wersja to jest Noc Kryuka, dlatego że na sam początek zaczynałem właśnie z Nocą Kryuka, to był mój pierwszy Gothic i już na starcie poczułem, że to jest to, to jest fajna gierka, to jest kurde gierka i tak zacząłem w to grać, jakoś pogrywać i tak to już się skończyło, że mija z, nie wiem, z ponad 10 rok od tego, gdy zacząłem swoją przygodę z Gothiciem i dalej jakoś to trwam. Nie wiedzieć czemu, ale to jest chyba spoko opcja. Czy tutaj mamy książeczki, ale z tych książeczek nie można nic zgarnąć. Wydaje mi się, że wszystko tutaj mamy zrobione, a ty co, chcesz się bić? Chwila, moment, bo ja tutaj 5 miałam zawsze ustawione. Ależ macham. Chyba inna animacja, znaczy nie animacja, ale... inne odgłosy walki, tak mi się wydaje. Tak wyczuwam, wyczuwam to. Dobra, mam pasek. Pasek szybkiego biegu włączamy taką flagą. Flagą nad tabulatorem. To jest, fachowo ja bym wam powiedział, jak to się nazywa, aczkolwiek zapomniałem. Na chwilę obecną. Mamy tutaj kilka przedmiotów, pochodnie, no, takie... przedmioty codziennego użytku. Zostały wprowadzone te nowe dodatkowe umiejętności, aczkolwiek ja, znaczy nie umiejętności, ale utrudnienia, ale ja nie będę tutaj z nich korzystał, ponieważ no to już dla nie jest dla mnie, to już nie jest dla mnie. Ja bym się tylko denerwował, jakbym na przykład tutaj umarł z głodu albo z pragnienia, ponieważ Gothic to jest jednak wirtualna gierka i trzeba się do tego przyzwyczaić. Mamy tutaj zardzewiały miecz dwuręczny. Ogólnie tutaj mamy całkiem fajne, dobre atrybuty na sam początek. 30 siły, 30 zręczności, no to jest... to jest, kurde, nie wiem, bym nawet powiedział, że za duże te statystyki. No to ja sobie zarzucimy jeszcze tutaj pasem siły, no to założyłem pas cnoty, mamy tutaj 35 siły. Mamy tutaj służącego, od którego niewiele się dowiedziałem. Tutaj też pamiętam, że było kilka sztuk złota w oryginalnym Gothicu. Tutaj... o, jest! Nie, jest! I dalej jest to złota, więc... myślałem, że zostało ono... co to jest? Tak wyglądał jak dziadziuś jakiś. Jak szedł w tamtym... na stronę. Dobra, już nie będę tutaj szukał tych złotówek. To bez sensu. Można wyjść z wieży. No i w sumie zakończyć pierwszy odcinek. Chociaż jeszcze tutaj chcę wam pokazać troszkę świata. Zrobić sobie save'a. Dokładnie w tym miejscu. Dokładnie w tym miejscu również rozpoczniemy nowy odcinek. Ale ja tutaj jeszcze dodatkowo pozwiedzam coś. Mamy tutaj nowy wpis w dzienniku. Druidzkie kamienie. Warto rzucić okiem, co to jest. Dziwny kamień, może Xerdas będzie mógł mi powiedzieć o nim coś więcej. Czyli mamy wrócić się do Xerdasa, o ile się nie mylę. Pika bojowa. Mamy tutaj pikę bojową. Warto sobie na pewno ją zebrać. Pika bojowa jest lepsza? Nie, jest lepsza, jest gorsza. Oczywiście jest to... ale obrażenia obuchy, a tutaj ostrza. No to jest też... właśnie... trzeba... ciekawe, czy to jest jakaś tutaj różnica, głębsza taka różnica. W sensie... no, jak na przeciwników. Zależy od przeciwnika, to takie właśnie obrażenia zadajemy. Nie, no, zobaczymy. Okej. Chociaż zawsze chyba był ten podział taki, tyle że on nie był taki oczywisty. Tu jest kamień, to jest chyba, chodzi o ten kamień. Idziemy do Xerdasa, może on mi tutaj wyjawi nieco więcej informacji na ten temat. Tutaj mam w ogóle jakąś nową dyruszkę. Ja tutaj nigdy nie podążałem tą ścieżką, więc nie wiem, z czym to się je tutaj. Czy po prostu, gdy się tu tędy wybiorę, no to nie zginę za pierwszym razem. Tutaj pamiętam, że był zwój jakiś tego, tej ścieżki też nie było. Ja tutaj słyszę jakieś to szczury. No tutaj myślę, że są dodane jakieś nowe potworki również. Fajnie by było, żeby ten teren został jakoś wykorzystany, ponieważ
Już tutaj słyszę gdzieś w oddali Kaitos Chui, a więc tego expa troszkę będzie. Czy mamy tutaj przy wyjściu jeszcze coś ciekawego, czy nie ma tutaj kompletnie nic? Chyba nie, nic tu nie ma. Nic tu nie ma, nie ma czego plądrować, niczego tu nie znajdę. Jeszcze wracamy na szybko do Xaedasa i za momencik będziemy kończyli pierwszy odcinek z nowej serii. Mam nadzieję, że seria wam wpadła w oko. Całkiem fajnie się to prezentuje, mi się to jakoś też spoko nagrywa. Mam nadzieję, że się wkręcę i to porządnie w tą rozgrywkę. Gdzie jest Xaedas? Gdzie jest Xaedas? To jest pytanie. I jak ja mam to rozkminić? Xaedasa tutaj nie ma. Czy on jest na górze? Na górze studiuje książki? Czy gdzie on polazł teraz? To jest pytanie. A jest tutaj. Hej, ty. Hej, ty. Co wiesz o tym dziwnym kamieniu, który stoi obok twojej wieży? Prawdopodobnie jest to jeden z prastarych kamieni druidów. Można je znaleźć na całej wyspie. Z prawdopodobnych rękopisów umożliwiały one natychmiastową podróż pomiędzy częściami wyspy. No to czyli to jest teleportacja również. Jednak nie wyczuła w nich magicznej mocy, prawdopodobnie ją straciły. Znasz może sposób, aby mogły odzyskać swoją magiczną moc, tak druidzi pozostawili na wyspie małe płytki antyczne. Prawdopodobnie one mają moc, która pozwoli nam aktywować moc tych kamieni. No dobrze, więc gdzie mam ich szukać? Gdybym wiedział, to już od dawna ten kamień miałby pełną moc. Niestety tutaj jesteś zdany na siebie. No dobrze, ale co mam zrobić, gdy już taką płytkę znajdę? Jak mam uaktywnić kamień? Gdy znajdziesz taką płytkę, podejdź do druidzkiego kamienia, wypowiedz zaklęcie z tego zwoju. Mhm. To użyj tej runy. Przyniesie cię prosto do jednego z kamieni. Dziękuję. Okej. No i też otrzymałem troszkę doświadczenia. Jest tutaj globalny teleport. Okej. A to co to jest? To jest dziwny jakiś łańcuch. Nie wiem. Lecimy na dół. Czy tędy sobie mogę zeskoczyć? Kiedyś pamiętam, że zeskakiwałem, ale to... Ponieważ tutaj gdzieś... Jest, ale nie, no tutaj jest... Inaczej zbudowana ta wieża. Wydaje mi się, że... jak tutaj bym zeskoczył, no to gorzko bym mógł tego pożałować. Między innymi oczywiście, tutaj mam na myśli to, żebym po prostu zginął. A więc lecimy powolutku, wychodzimy z wieży. Już prawie mam tutaj pierwszy poziom doświadczenia. Nie wiem jak tutaj działa ESP potworków, nie wiem jak tutaj w ogóle to wszystko funkcjonuje. Ale to już rozkminimy sobie w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.